No i słuchajcie, rozbieram tą listwę antyprzepięciową i zaraz zobaczymy. Ja obstawiłem warystor, że pierdolną i to będzie wszystko. Bo zobaczcie, bezpieczniki zabezpieczające są całe. Jeden jak i drugi, bo w tej listwie mamy takie gniazda na bezpieczniki zabezpieczające każdą linię. Linię L i linię N, czyli linię fazy i linię neutralną. Czyli te dwa bezpieczniki są całe, bo wystąpiło tylko przebicie. Więc ja też jestem chętny zobaczyć, co tak naprawdę się tam odwaliło. No i proszę bardzo. Słuchajcie, nie będę ruszał. Proszę bardzo, zobaczcie. Mamy walnięty warystor. I to definitywnie walnięty. Jest przepalony w tym miejscu. Jest dziura. I nam pierdolnął warystor. Widzicie, to ciemne właśnie na warystorze, to jest dziura w nim. No i to zajebista, powiem szczerze, dziura. Warystor dostał kopa niezłego. Powiem szczerze, warystor dostał niezłego kopa, aż się chyba definitywnie, poczekaj, wytrzy to, aż się przepalił chłopak. No niestety. No dobra, ale wiecie, ważne, że znalazło się usterkę i jest rozwiązanie problemu. Słuchajcie, wziąłem go trochę, wytarłem. Czekajcie, to dobrze widać, wezmę tak. Czekajcie, telefon to złapie. Widzicie? Jest na jego powierzchni takie pęknięcie i to jest właśnie to miejsce, które było czarne. Musiało w niego coś, takie napięcie przywalić, że aż dziura w nim powstała i wyjarało go od środka. Dobra, ja sobie go wezmę. Wezmę go sobie, słuchajcie, wytnę do kupna nowego. Tu jedno gniazdo mi się pieprzynęło przypadkiem, a dobra, rozszerzone jak powinno być. Dobra, teraz go muszę wyciąć i w to miejsce, słuchajcie, wezmę, kupię taki drugi warystor i go wlutuję. Dobra, gdzie ja mam cęgi jakkolwiek? Powiem tak, ktoś ostatnio napisał, może byś posprzątał ten burdel, kurwa, w garażu. No. Tylko chodzi, słuchajcie, o to, że ja mam tu bardzo logiczny porządek i ja wiem, gdzie co jest. A z tego, co widzę, to cęgi do cięcia okablowania to mam w domu. No, definitywnie, bo jakby były, to by leżały gdzieś tutaj. Ale znaleźliśmy, wiecie, usterkę. Walnięty warystor. Ech, i to wyjaśnia, kurwa. Przepraszam za słownictwo. To wyjaśnia wszystko. Dobra. No widzę, że nawet tego nie znajdę. To bynajmniej. O! Obcęgi, ale to nie do tego, kurde. No dobra, no nic. Ale słuchajcie, znalazłem usterkę, wiem, co jest jej przyczyną. Ja definitywnie mam tylko zarabiarkę do przewodów. Kurde, zarabiarkę będę wycinał. Ach, dobra. Jeszcze, żebyście nie pomyśleli, to zobaczcie, on ma na swojej powierzchni, widzicie, a może to będzie teraz lepiej widać, on ma na swojej powierzchni, przybliżę, o takie, widzicie, dziabnięcie,
To jest mikro dziurka, którą wyleciało całe ciśnienie z niego. To nie jest żaden jakiś tam pozostałość po fabryce czy coś. To jest właśnie uszkodzenie podczas przebicia elektrycznego. Tak ogólnie listwa jest zrobiona. Mamy tu kabel doprowadzony do samej listwy. Mamy przykręcone przewodziki. Stąd wszystko przechodzi na płytkę zabezpieczającą, gdzie jest warystor, i dalej na poszczególne gniazda. Tego nie widziałem. To zauważyłem dopiero jak odkręciłem, że jest uziemienie zmiażdżone, ale to zaraz zaizoluję. Ale słuchajcie. Uziemienie było zmiażdżone, wiecie do czego? Uziemienie było zmiażdżone z tego co widziałem, o jakoś tak. Jakoś tak to było i było dociśnięte. Więc to teraz zaizoluję i to będzie naprawione. No i listwa jest sprawna, zobaczcie. Bezpieczniki. Cały. Drugi bezpiecznik. Cały. Więc wszystko jest dobrze, oprócz tego, że warystor wyzionął ducha. Jeżeli ktoś by się interesował, to warystor to jest właśnie to urządzenie, które dotykam. To jest warystor. To jest urządzenie, które ma pochłonąć przepięcie. Zadziałało, ale musiał dostać dobrego kopa, że tak zadziałał, że wyzionął ducha przy okazji. Trzymajcie się, na razie.